Drodzy przyjaciele, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Coraz mądrzejsze, moim zdaniem, idą przekazy, a mądrzejsze dlatego, że my z wami rośniemy świadomie I ta informacja, która przychodzi, dla nas jest po prostu oczywista. I dzisiaj dam przekaz od świadomości Syrusza Andromedy. Plejat. Witamy Was. Na kanale Świadomość Cywilizacyjna Andromeda, Syriusz, Reułon, Białe Bractwa, Sojusz Światła Plejat. Witajcie odważne dusze, które pojawiły się w tym interesującym czasie. Zakończenie cyklu cywilizacyjnego jest nieuniknione, ale koniec Starga pociąga za sobą coś nowego, nowy początek nowe kody i manifestacje w obrębie planety tych dusz, które pozostają i będziemy kontynuować swoją podróż jako nosiciele nowego gnomu ziemian. Do tego momentu przychodziło doświadczenie stopniowej ewolucji świadomości. Teraz procesy zmiany i restrukturyzacji gęstych ciał ich Dostrajanie się są połączone ze zmianą podstawowych ustawień natury, wody, składu powietrza. I znacznie wcześniej to się zaczęło. Zmiana i retransformacja świadomości na poziomie połączeń neuronowych. Reorganizacja tzw. ludzkiego genomu. A ten genom wymaga dostrajenia z nowymi wibracjami Gai. Nowymi podstawowymi ustawieniami natury. Chcemy przekazać Wam pewne nadzieje i przesłanie. To wszystko jest początkiem nowego. Nowe może być przerażające, na początku niezrozumiałe, ale to nowe już naradziło się w każdym, kto słucha tego nagrania. Wszystko, co teraz obserwujesz, to zniszczenie starego. To odzwierciedlenie rewolucji świadomości. Teraz bierzemy przykróję cywilizacji właśnie tych, którzy podążają ścieżką nowego. Nadszedł czas, aby przypomnieć sobie wszystkie swoje pragnienia i aspiracje. Wszystko, czego chciałeś, ale odłożyłeś na później. Teraz tak ważne jest, aby wydobyć to z głębi siebie, odzyskać i zdemontować mentalne magazyny. Przejrzyj swoje myśli, działania, Wyciągając każdy bagaż, zadaj sobie pytanie. Co ja czuję, kiedy go wyjmuję? Mentalnie trzymaj go w rękach jako rzecz. Przekaż pragnieniem, marzeniem, emocjom, myślom, kształt rzeczy. Jak się czujesz? Chcesz ją przytulić czy wyrzucić? Wyobraź sobie wiadra puste i wrzucaj w niego wszystko, co jest niepotrzebne, a to, co grzyje ciebie, daje odzew włóż do swojego serca. Manifestacja każdego jest wartością, ale przede wszystkim poczuj tą wartość w sobie, w swoim sercu. Dziękujemy wam, dusze, w tym okresie transformacji dla planety i galaktyki. No, taki piękny przekaz, ze mną rezonuje bardzo, więc ja z Wami nim się podzieliłam. Moje kochanie, dochodzą do mnie informacje z różnych stron, że bardzo dużo odchodzi dusz, ale jeszcze więcej odchodzi fantomów, a to są ludzie. To są wasze bliscy, to są wasze krewnie. Nie widzieliście o tym, że one są fantomami. I dobrze. Nie ma znaczenia. Oni grali swoją rolę w waszym życiu i grali swoją rolę w życiu planety. Całej Ziemi. Więc e, dla kogoś to tragedia. Dla kogoś jest ulga. Bo Dużo teraz osób chruje na raka, a to jest cierpienie. Mogę pocieszyć przybudzonych, że my nie będziemy odchodzić w cierpieniu. Będziemy odchodzić, tak, ale nie w cierpieniu. To głównie będą tak zwane problemy z krążeniem. To znaczy, raz i Ciebie nie ma. Zawał, wylew, jeszcze coś i do widzenia. Bo nikt tu nie przychodzi na zawsze i nikt tu nie zostaje na zawsze. My przychodzimy zdobyć swoje doświadczenie, podnieść, a kto obniżyć wibracje, to zależy, kto po co przychodzi. Obserwujcie swoich bliskich. Nie ma znaczenia, kto w jakim wieku odchodzi. Pamiętajcie o tym. To jest wszystko założone przez duszę. Jest jeden wielki plan. Nikt nie odejdzie ani dnia później, ani dnia wcześniej. Jak już kiedyś mówiłam, są wyjątki, ale to nie dotyczy każdego. Te wyjątki nie dotyczą każdego człowieka. I to również o tych wyjątkach decyduje dusza i architektory. Czy ma zostać osoba jeszcze? Po coś tu na Ziemię? czy ma odejść wcześniej, bo jest potrzebna gdzie indziej. Tak też jest. I cóż, lato, cieszcie się latem, cieszcie się życiem. 17 lipca będzie bardzo znaczący dla nas dzień, dla nas, dla całej ludzkości, dla naszej planety. Ja myślę, że już znać tą informację, co nastąpi 17 lipca. Nie oczekujcie, że to będzie koniec świata, bo jego nie będzie, ale będzie zakończenie, właśnie jak tu było powiedziane, pewnego cyklu i otwarcie zupełnie nowego. I kto był do tego przygotowany, kto szedł tą drogą? Ja myślę, że nawet, nie myślę, jestem pewna, że nawet nie odczuję ale niektórym będzie trudne. ale też to był wybór każdego indywidualny. Więc, moi drodzy, dokonujcie dobrych wyborów dla siebie dobrych, dla swojej duszy dobrych. A co znaczy dobry? Ja myślę, że wy już bardzo dobrze znacie to i beze mnie. Co znaczy kochać siebie? Co znaczy kochać Шиска жива и нежива. С вами была Ирина.